Cześć załoga, z tej strony Hito i chciałbym przed odcinkiem, żebyś napisał w komentarzu, jaki jest według Ciebie najlepszy bramkarz w historii piłki nożnej. Według mnie najlepszym bramkarzem jest święty Iker Casillas. Choć nie jestem fanem Realu Madryt, to bardzo doceniałem właśnie jego skuteczność i jego niesamowite parady, ale także wychowałem się właśnie na tym bramkarzu, dlatego gdzieś tam w moim sercu zawsze będzie, że to Iker jest tym najlepszym bramkarzem, a jestem ciekawy waszych propozycji. Oczywiście jak spodoba ci się ten film, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał po więcej materiałów, a teraz zapraszamy już do odcinka. Cześć załoga, z tej strony Hito, zapraszam was do kolejnego odcinka Kariery Przebudowy. Tym razem pod nasze skrzydło bierzemy Śląsk Wrocław, który zmienił aktualnie trenera. Jacek Magiera przychodzi jako ten biały rycerz, który ma odnowić jakość Śląska Wrocław i wydaje mi się, że to zrobi z tego powodu, że jest to bardzo dobry trener, który ma duże papiery na wielkiego trenera, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że Śląsk Wrocław naprawdę będzie grał bardzo dobrze, bo nam potrzeba wielu dobrych drużyn, którzy naprawdę będą grać na wysokim poziomie, żebyśmy wreszcie mieli mocną ligę. Nie tylko jedna drużyna, nieważne kto będzie mistrzem, ważne, żeby ta liga była mocna. Wtedy walczmy o mistrzostwa, walczmy o europejskie puchary i o to będzie chodzić. Tacy trenerzy muszą być w ekstraklasie i cieszę się, że Jacek Magiera jest w Śląsku Wrocław, choć nie kibicuję temu zespołowi, ale uważam, że Jacek Magiera naprawdę może zrobić kapitalną robotę. My staraliśmy się w pierwszym sezonie zatrudniać młodych zawodników z tego powodu, że wiekowo to jest naprawdę doświadczona drużyna i potrzebuje tej świeżości. Oczywiście ma 2-3 wielkie talenty, które naprawdę mogą zabłysnąć, ale w tym momencie potrzebowaliśmy jeszcze większą jakość i poszukałem zawodników rezerwowych, którzy gdzieś tam się nie mieszczą, ale mają po 18-20 lat, którzy mogą wejść z buta do pierwszego składu Śląska Wrocław i naprawdę dobrze wyglądać. Dlatego na przykład Lacić do nas przychodził, czy także Francić, który za prawie 3 miliony do nas przyszedł, ale to jest kwota bardzo duża, lecz jego overall może naprawdę dać nam za parę lat bardzo duże pieniądze, ale także przyczyni się do Mistrzostwa Polski. Pierwszy sezon był średni, ale miejmy nadzieję, że kolejny będzie zdecydowanie bardziej udany. Trzecie miejsce w poprzednim sezonie nie było dla mnie zadowalające. Uważam, że ten zespół było stać na zdecydowanie lepsze miejsce, zwłaszcza, że mieliśmy szansę przez dłuższy czas walczyć o mistrzostwo, ale niestety zaczęliśmy się powoli gdzieś tam wykolejać w poszczególnych spotkaniach. Dlatego przychodzi do nas doświadczony Szwed, 26-letni Olson, który ma ustabilizować środek pomocy, ale także do nas przychodzi młody, talentowany Czech, Hornicek, który naprawdę ma wielkie papiery na granie w naszym zespole, ale także w pewnym momencie może reprezentować Czechów. Także Wiesmer, który do nas przychodzi, zawodnik jako wolny, gdzieś tam na rynku znalazłem go i mam nadzieję, że ten zawodnik naprawdę będzie fajnie poukładany z tego powodu, że tego prawego obrońcy nam brakowało w pierwszym sezonie. Może dlatego dziś traciliśmy niepotrzebnie bramki tą stroną akurat, a formacja na trzech obrońców nie najlepiej dla nas działała. Śląsk Wrocław awansował do Ligi Europy, zajęliśmy nie najlepsze miejsca, ale to za chwilę zobaczycie. Pierwsze pół roku było tragiczne. Siódme miejsce w lidze, 28 punktów. Później Śląsk Wrocław okazało się, że tylko jeden punkt w grupie C. I ten awans chyba do Ligi Europy był za szybki. Fajnie reprezentować barwy biało-czerwone w europejskich pucharach. Zawsze to duma rozpiera, ale także kibice mogą się cieszyć, że wreszcie ich zespół może gdzieś tam zagrać w europejskich pucharach. Ale dla nas do tego projektu było zdecydowanie za szybko. I ten sezon to pokazał. Czwarte miejsce w lidze. Zagramy w Pucharze Polskim z Pogonią, z Lechią Gdańsk, więc to będzie pojedynek być albo nie być w europejskich pucharach. Lechia zagrała fatalny sezon, my zagraliśmy bardzo przeciętny, gdzie pokazało nam, że niestety, ale nasza kadra jest zdecydowanie zbyt wąska, żeby rywalizować na tylu frontach. Na szczęście dotarliśmy do tego Pucharu Polski. Czy zwyciężymy? Nie do końca jestem przekonany z tego powodu, że ten Śląsk Wrocław cały czas nie do końca był ułożony tak, jak ja bym tego chciał. Cały czas miał odpowiednie problemy i cały czas nie mogłem wykorzystać pełnego potencjału tej drużyny. Nie wiedziałem, czy grać defensywnie, czy ofensywnie. Gdzieś tam zmieniałem w czasie sezonu ustawienia, formacje. Tutaj na przykład zagraliśmy ustawieniem piątką na przykład w pomocy, ustawieniem 4-4-2. Widzicie oczywiście na obrazku, ale wyglądało to zupełnie inaczej, ponieważ Praszeli grał jako ten ofensywny pomocnik. My przegraliśmy 2-0, no i ten sezon można powiedzieć, że był po prostu stracony. Nie zagramy w Lidze Europy, nie zagramy w europejskich pucharach i nie wywalczyliśmy miejsca zupełnie nigdzie. Dlatego następny sezon musi być zdecydowanie lepszy.
po sezonie, gdzie naprawdę można było poczuć u nas gorycz porażki, musimy się odbudować. Poszczególni zawodnicy muszą pokazać zdecydowanie większą jakość. Na przykład Pyrka do nas przychodzi, utalentowany zawodnik na lewe skrzydło, czy Bartosz Bida, który naprawdę będzie fajnym rezerwowym. Pyrka od razu wchodzi do pierwszego składu. Bida musi wybaczyć z tego powodu, że Pawłowski jest naprawdę w dobrej formie przedsezonowej i zobaczymy, jak będzie prezentował się w lidze. Nie grałem w europejskich pucharach, co może być dla nas kluczowe z tego powodu, że nie będziemy musieli aż tak rotować tym składem i ta jakość będzie równomierna. I to pokazuje pierwsza część sezonu, 47 punktów i naprawdę duża przewaga nad drugim zespołem w naszej ekstraklasie. Pokazuje, że mamy realną szansę walczyć o mistrzostwo kraju, a później oczywiście o europejskie puchary. I tak się wydarzyło, mistrzostwo kraju w trzecim sezonie nieźle, nie jest najlepiej z tego powodu, że nie graliśmy jednak w europejskich pucharach, co mnie troszkę bolało przez cały sezon, że to inne drużyny mogły gdzieś się tam rozwijać w Europie, a my cały czas musieliśmy na własnym podwórku budować tożsamość. Wydaje mi się, że zbudowaliśmy i czwarty sezon naprawdę może już być udany. Brakuje nam paru ogniw i to zauważyłem już w tym sezonie. Mamy na przykład napastnika, który nie jest najbardziej skuteczny. 14 bramek na 35 występów to nie jest super wynik. Potrzebujemy wzmocnień, ale potrzebujemy także równowagi. Czwarty sezon miał być dla nas przełomowy. Mamy mistrzostwo, więc zagramy w eliminacjach do Ligi Mistrzów, ale także potrzebowaliśmy odpowiednich ogniw, żeby wzmocnić praktycznie każdą linię. W linii obrony wchodzi Helik. Już ograny za granicą piłkarz wie, jakim tempem się tam gra i naprawdę będzie dużym wzmocnieniem, zwłaszcza że linię obrony mamy bardzo młodą, więc na pewno zrobimy krok do przodu. Także do nas przychodzi inny zawodnik, który także ma wzmocnić jakość naszej drużyny. Wylosowaliśmy naprawdę ciężką grupę, to za chwilę zobaczycie. W eliminacjach mieliśmy trochę szczęścia, ale RB Lipsk, Chelsea i Milan, no to pokazuje, że to jest praktycznie grupa śmierci dla nas, gdzie my praktycznie nie mamy szans zdobyć punktu, ale zobaczymy, może się wydarzy, że naprawdę dobrze będziemy się prezentować. Drugie miejsce w lidze i zacząłem się martwić, że nie zdobędziemy mistrzostwa. 0 punktów, 2 bramki strzelone, 15 straconych, to jest koszmar tej drużyny. W Lidze Mistrzów nie byliśmy na to gotowi, awansowaliśmy Milan 11 punktów, Chelsea 11 punktów i RB Lipski 11 punktów. Cóż za grupa, mamy 0, więc rewelacja, jesteśmy jedną z najgorszych drużyn w Lidze Mistrzów, ale my postaramy się, żeby w następnym sezonie się odbudować. Zagramy z Pogonią Szczecin w Pucharze Polski, więc tu jest naprawdę fajne ogniwo, że wreszcie zagramy w tym pucharze i wreszcie powalczymy o trofeum. Raz już przegraliśmy w poprzednim roku, nie byliśmy nawet w finale. Zobaczymy, czy tym razem jesteśmy. Oczywiście w lidze także nam poszło bardzo dobrze, choć czy wywalczyliśmy mistrzostwo, dowiecie się już po tym spotkaniu. Aktualnie Pogoń Szczecin, naprawdę ładne mają te stroje, te białe z takim orzełkiem, bardzo ładnie to wygląda. Zmieniliśmy troszkę formację, zaczęliśmy grać 4-4-1-1, co sprawiło to, że Śląsk naprawdę się odnalazł. Wreszcie trafili na tą formację, gdzie ta drużyna grała dobrze. I wydaje mi się, że idziemy w naprawdę dobrym kierunku, choć patrząc na ustawienie Pogoni Szczecin, to jest naprawdę defensywne. I niestety ta gra defensywna sprawiła to, że oddaliśmy tylko 2 strzały i jedną okazję taką 100%. Zdobyliśmy mistrzostwo, 68 punktów, naprawdę dużo. Naprawdę wyprzedziliśmy Lecha Poznań fajną ilością bramek i fajnie zaczęliśmy grać, ale niestety cały czas brakowało tego czegoś, żebyśmy jeszcze większe sukcesy odnosili. Ale wydaje mi się, że wreszcie dotarliśmy do tych zawodników. Wreszcie mamy to, co potrzebowaliśmy przez te 3 sezony. To, co szukaliśmy, wreszcie to mamy. I 5. sezon może być naprawdę przełomowy. Rozdział 5, czyli ostatni sezon tej kariery. Śląsk Wrocław, dwukrotny mistrz kraju w ostatnich 2 latach, naprawdę dumnie to brzmi, ale czy wreszcie będziemy mieć tą jakość, żeby powalczyć o cokolwiek w Lidze Mistrzów na przykład, czy w Lidze Europy, za chwilę się okaże. Blazik do nas przychodzi, to jest wielki, młody zawodnik, który kiedyś będzie przyszłością na pewno reprezentacji, ale wydaje mi się, że to jest zawodnik na rok, bo za rok na pewno odejdzie. Świderski do nas przychodzi, też ważny transfer dla nas, z tego powodu, że Karol Świderski jest ograny na arenie międzynarodowej, ale także będzie bardzo przydatny, z tego powodu, że może grać jako napastnik, ale przede wszystkim może być tym podwieszonym napastnikiem. I to było kluczowe, także znalazłem pewnego Włocha, którego na pewno wykorzystamy i będzie takim fajnym rezerwowym. Potrzebowaliśmy także jeszcze jednego skrzydłowego. Robertson to jest naprawdę kapitalny chłopak, 72 overalla w wieku 18 lat, naprawdę kariera może być fenomenalna, a przede wszystkim chciałem także zainwestować w skautów, ale także w szkółkę, dlatego gdzieś nie chciałem wydawać za dużo pieniędzy. 19 kolejka, mamy dużą przewagę, mamy naprawdę dużą przewagę, 11 punktów nad Lechem Poznań, później z Raków, Legia, my awansowaliśmy do Ligi Europy.
gdzie zagramy z Spurs w kolejnej rundzie, ale wywalczyliśmy przez Ligę Mistrzów trzecie miejsce, więc gratulacje dla nas, wreszcie pokazaliśmy się z dobrej strony. Później zdobyliśmy mistrzostwo, więc trzeci rok, trzecie mistrzostwo i właśnie o to chodzi. Zero porażek, wreszcie jesteśmy takim mistrzem, jak powinniśmy być. Niestety Puchar Polski nie dla nas, z tego powodu, że pod Wyskidzie zagrało mecz życia w defensywie i nie daliśmy rady strzelić bramki, choć próbowaliśmy przez całe spotkanie, mieliśmy chyba 10 okazji. Spurs okazało się zdecydowanie za silne, ale tego się spodziewałem, ale wreszcie mieliśmy tą drużynę, tą jakość, która powinna być od sezonu trzeciego. Naprawdę mieliśmy zdolną młodzież, wielu talentowanych zawodników, ale także mieliśmy fajną hierarchię doświadczonych zawodników, którzy wiedzieli, co chcą robić i wszyscy wchodzili w swój prime. I wydaje mi się, że naprawdę ten Śląsk Wrocław może być dumny z tego, jak się prezentował przez ten sezon i wydaje mi się, że wy też możecie być zadowoleni z tej przebudowy. Ale miałbym jeszcze taką krótką prośbę do ciebie, żebyś bił na Discorda, gdzie aktualnie jest event z kariery FIFA 21, ale możesz wybrać inną FIFA, jak na przykład tej nie posiadasz, i bawić się razem z nami w przebudowę Arsenalu aktualnie, ale co jakiś czas pojawia się właśnie event z innymi drużynami i jestem ciekawy, jak ty właśnie tworzysz skład i jak to wszystko wygląda u ciebie, jakie przebudowy lubisz i jakich zawodników dobrałbyś właśnie aktualnie do Arsenalu. Baw się z nami i mam nadzieję, że wejdziesz i będziesz członkiem naszej załogi, wspaniałej załogi. Cześć, na razie, miłego dnia.